Dobra, słuchajcie, mieliście taki przypadek z akumulatorem żelowym. Jest naładowany, ładował się przez 8 godzin prądem 0,8 A, tam prawie 1 A, 0,9. Słuchajcie, jest 12,47, właśnie chcę go zastosować do nowego mojego wytworu, będzie to głośnik Bluetooth. I słuchajcie, 12,8 V, ale ma kłopot, słuchajcie, jak obciążę go żarówką. Zobaczcie, dopiero po chwili się podnosi i teraz dopiero się podniósł, jak odkorkowałem i wpuściłem do środka troszeczkę, bo zassało powietrze, nie? Ale na początku było tak, że ta żarówka nie, tak się zapalała, tak powoli, a dopiero teraz wystartował. On może być już suchy? Tego nie wiem. Nie wiem, czy go stawiać do ładowania, czy sprawdzić zawartość, że tak powiem. Wezmę jakieś zaraz wykołaczkę drewnianą, zobaczę, czy w ogóle tam w środku jest ten elektrolit. Chociaż w sumie to jest żelowe. To jest akumulator żelowy. Słuchajcie, dokładnie tutaj jest symbol. I teraz tak, w komentarzach napiszcie mi, bo ja na akumulatorach bardzo, bardzo, że tak powiem, o, zobaczcie, jest tak, taki rozruch. I to teraz to już dosyć szybko ta żarówka się dogrzewa, a przed chwileczką po 20 sekundach zaczęła dopiero się żarzyć. Jest tak, jest 12 V, przy przyłożeniu żarówki, żarówka się nie świeciła, a spadało do zera napięcie. Czy on ma jeszcze jakieś zabezpieczenia? Bo może faktycznie ma tak jak w lejonku za jakieś zabezpieczenie, nie? Teraz zobaczymy, ile, jakie jest napięcie jeszcze. Moment, może krokodylki. Nałożymy krokodylki na miernik. Tak się zastanawiam, czy jest sens. Potrzebuję właśnie akumulatora do głośnika 20 W z membraną bierną. Słuchajcie, jest tak, 12,4, podpinam żarówkę 9, ale zobaczcie, dopiero za chwilę, ale to żarówka się nagrzewa, to może faktycznie jest opór, spada żarówki, ale to by mało prąd, a on rośnie, on skacze. No cyrk. I teraz tak, no się zastanawiam, co tu robić. Tylko nie piszcie, że do wyrzucenia na złom, bo napięcie, on pół roku stał na półce i słuchajcie, napięcie nie spadło poniżej 12,5 V. Tylko on mógł być już suchy. Ja go czasami używałem tam do jakichś tam celów, do sprawdzania tych wzmacniaczy małych, tych OTL. I wszystko było dobrze, no dopiero dzisiaj podłączam żarówkę, mówię, co jest, kurde, zero, się nie świeci. O, a teraz już zaczęła szybko reagować, czyli już dostał napięcie. Nie wiem, czy go przeładowałem, chyba nie. No jak przeładowałem, 14,4 mam mieć max. Napiszcie w komentarzach opis mniej więcej, jak go zregenerować. Czy tu można wody dolać, czy trzeba jakiś, nie wiem, inny środek. Pozdrawiam i mam nadzieję, że teraz ktoś i mi pomoże, nie tylko ja dla was będę tłumaczył. No dobra, ale to już mało ważne. Słuchajcie, do ostatniego filmu to piecyk był na szybko robiony, imprezę zagrał, słuchajcie, tutaj stoi i gra, wszystko gra. Moja gitarka też tutaj stoi, także ja pozdrawiam. No i czekam na wasze komentarze pod filmem. Co z tym akumulatorem się stało, że nie chciał wystartować? A teraz już coraz to szybciej, no. O, teraz już normalnie ma napięcie. Fakt, że duży spadek jest. Trzeba go wstawić do ładowania, tylko nie wiem, czy wlewać wodę, czy po prostu lecieć po drugi akumulator.